W sierpniu tego roku w radiowym plebiscycie głosami słuchaczy i internautów zwyciężyła wystawa Muzeum Historycznego, którą można oglądać na poddaszu lubińskiego ratusza. Końcówka roku przyniosła kolejną wygraną. Tym razem na miejscu pierwszym znalazł się Park Militarny w Lubinie. Ja chcę podkreślić, że sukces tego parku jako wystaw historycznych to też jest sukces parku linowego. To jest, działa zasada synergii, że jednak dwie godziny spacerowania po parku linowym może kogoś znudzić, a te 20, 30, 40% zachęcić do przejścia się po wystawach historycznych. I na to liczyliśmy, czyli jesteśmy na dobrej drodze, na dobrej ścieżce, żeby to był jeden z lepszych parków na Dolnym Śląsku. No, nikt nas nie posiąca taką skromnością, to w Polsce. Zwycięstwo w kolejnym plebiscycie nie oznacza, że pracownicy Muzeum Historycznego zamierzają spocząć na laurach. W planach jest przebudowa wystawy w bunkrach poświęconej okupacji sowieckiej, rozbudowa ścieżki edukacyjnej na szlaku Wielkiej Wojny oraz niespodzianka w miejscu po wystawie Bitwa o Anglię, która zmieni lokalizację. Ale nie tylko. Mamy budowlę, którą chcemy udostępnić dla zwiedzających. To jest sprawa skomplikowana. No i co, za 5 lat jest tysiąclecie państwa polskiego, czyli koronacji, to w następnym roku już dużo będzie imprez. No i to nieszczęsne miejsce, gdzie była bitwa o Anglię, a to jest wystawa, mają być wystawy czasowe. Mówię nieszczęsne, no bo nie powiem państwu, co tam będzie, będzie dużo piasku, ale to dopiero będzie wiadomo od 1 kwietnia i tam będzie nowa wystawa. Czym okaże się zapowiadana niespodzianka? Z pewnością dowiemy się przed 1 kwietnia. Muzeum Historyczne w Lubinie zaprasza do śledzenia swojego fanpage'a na Facebooku, gdzie będą pojawiać się informacje na temat nowych atrakcji w Parku Leśnym. Również na tym profilu już od jutra, zgodnie z nowym harmonogramem, będą publikowane ciekawostki związane m.in. z historią Dolnego Śląska.